Pan Jezus w Ewangelii Janowej z dnia dzisiejszego mówi o tym, co spotka apostołów, którzy są wybrani, którzy znają Boga Ojca, którzy znają Chrystusa. To wybraństwo niesie za sobą konsekwencje, bo ten, kto zna Boga i Boga Ojca i Chrystusa, będzie musiał cierpieć ze strony tych, którzy myślą, że działają w imię Boże, a nie znają Boga Ojca, nie znają Chrystusa. Wyrzucenie z synagog dla apostołów musiało być bardzo, bardzo bolesne, a jednak z miłości do Chrystusa, z miłości do prawdy, z miłości do własnych dusz wiedzieli, że tak trzeba, że trzeba opuścić owe synagogi. Trzeba było wiele cierpieć, prześladować, nawet być umęczonym dla imienia Chrystusowego. I to jest coś, co powtarza się przez wszystkie wieki, aż do dnia dzisiejszego, kiedy też również ci katolicy, którzy znają Boga Ojca, znają Chrystusa, znają Go Kościół i Jego doktrynę, są wyrzucani z tych kościołów, które stały się, można by tak rzec, czymś takim jak synagoga, czymś porównywanym z synagogą, która odpadła od Chrystusa. Jest to dla nas bolesne, jeśli spoglądamy na kultum wspaniałych katolickich świątyń budowanych w Polsce przez 1000 lat, gdzie indziej jeszcze dłużej, gdy uświadamiamy sobie, dla jakiego obrządku te kościoły zostały zbudowane, jak są profanowane i plugawione obrzędami, które zostały wymyślone w jakichś czeluściach róż masońskich i przez modernistów. I to jest to oczywiście bardzo, bardzo bolesne. Miejmy świadomość, że całą tą pewną boleść można również ofiarować za tych, którzy błądzą. Żydzi, jak mówi Pan Jezus, myślą, że prześladując chrześcijan, myśleli, że służą Bogu. Być może wielu z nich subiektywnie było z tego powodu usprawiedliwione, lub przynajmniej ich wina, którą ponosili za prześladowanie chrześcijan, była częściowa. Można tak przypuszczać w przypadku Szawła, skoro tenże z gorliwości o imię Boże prześladował chrześcijan i dostał łaskę na obcinę, pomimo tego, że jego serce nie było tak zapisane, zaprzedane złu, jak u innych Żydów. Dlatego winniśmy się modlić za wszystkich tych, którzy prześladują chrześcijan, ponieważ wielu z nich czyni to z niewiedzy. Ale też nieznajomość Boga Ojca i Chrystusa przez ówczesnych Żydów była w dużej mierze zawiniona, dlatego że oni mieli cały Stary Testament. Cała historia ludu izraelskiego przed Chrystusem była przygotowaniem przecież na przyjście Chrystusa, stąd też mieli oni szczególne łaski, te dyspozycje, mieli księgi Starego Testamentu, mieli też pewne prowadzenie przez prorogów i tak dalej, więc wina tych, którzy zwiedli lud żydowski w tym czasie, wyprowadzili to na mnowce, jest ogromna. Ale wiemy, że jednym z powodów, dla których ten lud dał się zwieść, było jego łakomstwo na Boga materialne, na znaczenie w świecie, na potęgę polityczną i na wszystkie te rzeczy, które można tutaj mieć na ziemi, jeśli odwróci się od Pana Boga. My chrześcijanie wiemy, że Królestwo, do którego przynależymy, nie jest z tego świata. I jakkolwiek winniśmy zrobić wszystko dla chrystianizacji tego świata, to zawsze będzie tak, że świat prawdziwych chrześcijan będzie prześladował, zwłaszcza świat, który jest tak bardzo pogrążony w złem, jak świat współczesny, tak bardzo oddany najniższym instynktom i namiętnościom, jak współczesny, tak bardzo oddalony od najbardziej podstawowych i oczywistych zasad prawa naturalnego, jak współczesny. Świat nie może nas, by tak rzec, przestać prześladować. I również ci, którzy odpadli od wiary, będą na pewno nas prześladować, dlatego że ktoś, kto był kiedyś wybrany, kto znał doktrynę, który raz odpadł od tej doktryny, poszedł za fałszem herezji, kto poszedł za taką religią, która jest spolegliwa wobec grzechu, taki człowiek będzie traktował prawdziwy kraj zawsze jako wyrzut sumienia. Będą to dla niego więksi wrogowie niż najwięksi zdemoralizowani dewianci.
postaramy się tę naszą wierność Panu Bogu ugruntować. Bo czy naprawdę znamy Boga Ojca i Chrystusa tak, jak powinniśmy? Czy naprawdę chcemy otwierać nasze umysły na to, co nam Kościół Święty mówi? Czy chcemy być posłuszni temu, co Kościół Święty katolicki mówi? Każdy musi tutaj zdać rachunek i zastanowić się, czy swoją postawą nie rani Pana Jezusa swoją niewiernością, swoim odstępstwem od zasad, czy to wiary, czy obyczajów. Nie obraża Pana Jezusa, wychwalając Pana Boga wyłącznie swoimi ustami, a sercem będąc daleko od Pana Boga. Pan Bóg po to dał nam wielkich świętych, by nam pokazać, jak bardzo powinniśmy dbać o nasze zbawienie, jak powinniśmy zgardzić naszym życiem, traktować jako coś przelotnego i przemijającego. Dzisiaj mamy święto błogosławionego Sadoka i 48 męczenników, którzy lat temu, 760 równo, ponieśli śmierć męczeńską w Sandomierzu, nazywaną Tatarów. Błogosławiony Sadok był Węgrem, wysłany do Polski, gdzie organizował życie zakonne, życie dominikanów, i tam ponieśli oni męczeńską śmierć w liczbie 49 po komplecie, śpiewając pieśń Salve Regina. Salve Regina, stąd między innymi ten zwyczaj się rozprzestrzenił na zakon krasnodziejski, później również na cały Kościół zwyczaj śpiewania Salve Regina po komplecie. Zresztą u dominikanów, w życiu dominikańskim zawsze po każdej komplecie śpiewa się Salve Regina, niezależnie od pory jaka jest taki, jaka jest część roku liturgicznego, w przeciwieństwie do tego zwykłego rytu rzymskiego. Spojrzymy na męczeństwo 49 świętych braci dominikanów, to możemy uznać ich za wielkich szczęściarzy, bo umierali oni w swoim klasztorze, chwaląc Pana Boga, chwaląc Najświętszą Marię Pannę, która jest Matką Dobrej Śmierci. Matką Dobrej Śmierci, ponieważ przy niej każda śmierć jest śmiercią szczęśliwą. Każdy katolik, który umiera ze słodkim imieniem Maria na ustach, jest katolikiem szczęśliwym. Dlatego powinniśmy już teraz wdrażać się jak najbardziej w taką prawdziwą, dobrą modlitwę różańcową i w ogóle modlitwę maryjną, czy też oczywiście również każdą jedną modlitwą, która jest zatwierdzona przez Kościół Święty. Teraz mamy miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Pamiętajmy, że Najświętsze Serce Pana Jezusa zostało utworzone w łonie Najświętszej Marii Panny. Gdy Matka Boża poczęła z Ducha Świętego, utworzyło Duch Święty, utworzył w jej łonie Boga Człowieka. Boga Człowieka, i w tymże Jezusie Chrystusie zaczęło bić w pewnym momencie Jego serce, to jest Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Tak więc przez niepokalane serce Maryi wiedzie nas najprostsza, najszybsza droga do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Matka Boża w Fatimie powiedziała: niepokalane serce będzie, niepokalane serce będzie waszą ucieczką. I to jest dla nas w dzisiejszych strasznych czasach szczególnie ważne, by o tym pamiętać. Pamiętać, że to niepokalane serce jest nie tylko ucieczką od grzechu, ale również bramą zbawienia, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony. Niepokalane serce Maryi.